Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Fear. Kontynuujemy naszą przygodę jako agent specjalny. Udało mi się pokonać robota, który tym razem już był trochę straszny, trzeba przyznać. Nie było tak łatwo go pokonać, ale ruszamy dalej. O, miotacz cząstek. To akurat mogę sobie wymienić, myślę. Zamiast tego predatora. Dobra, są typy, kurde. Ja się odsunę się. Kurde, nie mam naboi. Masakra. Myślałem, że tam można wejść, ale... Fuck. No taką pukawką to się można bawić. O skurwysyn. Kurde, nie widzę go. O, teraz tak. Stój, stój. W zasadzie na jednego strzała powinien zginąć. Jeszcze są. Na szczęście mają mniej więcej takiego samego cela jak... Jak w Gwiezdnych Wojnach. Czy ja mogę się rozpędzić? Trochę bardziej, on chyba nie potrafi biegać. Dobra. O, okej, okay, jakiś normalny karabinek. I trochę snajpy, spoko. Trochę lepiej, trochę lepiej. Kurde, wajze. Aha, tam jest, dobra, szkoda mi trochę tych naboi w sumie, może ze snajpy lepiej będę go zdjąć. Ale się dostał kuleczkę. O skurwysy. O, to na dwa strzały jest teraz. No. Życie, życie. Spoko, spoko. A i tak ładnie mi się udało wcześniej go załatwić. O, pięknie. Poległ? Chciałbym po nich tą broń zebrać teraz, fajnie by było. Ogólnie fajna gierka, podoba mi się. Fajnie, przyjemnie się gra w to. Skończyły mi się naboje. Dobra, już inaczej nie pogadamy. No mógłbym tylko z tym biegać, tylko dajcie więcej naboi, nie? Jeszcze? Jest jeden jeszcze. Fuck. Z
Spoko. Myślę, że chyba się ich pozbyłem. Tylko jakby tam wejść? Chyba nie wejdę, co? Na ten dach, na bank nie wejdę. Ale tam mogę wejść. Chyba. Oj, też nie chyba. Szkoda. O kurde. Fuck. O kurde. Nawet zdążyłem kontrolę nacisnąć, nie? Teraz się włączył dopiero. Dobra. Spoko. No mam w sumie mam tylko to, nie? Oni cały czas. Oni może się tutaj będą cały czas chyba ten odnawiać. Coś mi się wydaje, bo. No cały czas się odnawiają, nie? A ja sobie tego nie zbiorę. Więc muszę iść do przodu po prostu. Chyba. I uważać na plecy. I tyle. Jak wam się podoba Fear? Pewnie już graliście nieraz, co? Stara dobra gierka. Napiszcie w komentarzach. Mi się podoba. Dla mnie jest bomba. Nie mogę się w sumie doczekać, jak będę przechodził drugą część i jeszcze chyba trzecia jest. Z tego co pamiętam. Idzie. Fuck. Rzecznik prasowy rządu poinformował, że rozbił się drugi śmigłowiec Black Hawk, tym razem o Wałbrzych. Poprzedni został najwyraźniej zestrzelony przez helikopter należący do niezidentyfikowanej grupy terrorystów, która około 16:30 zajęła centralę Armaha. Przyczyna drugiej katastrofy jak dotąd nie została ustalona. Nie wiemy także, czy ktoś ją przeżył. Newsy. Trwałe wzmocnienie zdrowia 170 przyszło. Faska. Oczywiście, że nie możesz mnie postrzelić. Był twój błąd, kolego. Poza tym, że skończyły mi się naboje. Strasznie szybko. Tędy. Tak, dobrze. Sprawdzimy tylko, czy się amunicja jakaś nie ostała. Wolę często save'ować, żeby potem się nie wracać za długo, nie? Okej, to chyba będzie kolejny chapter. A jednak nie, za z reguły jak zeskakuję na dół, to jest coś takiego. Trochę się pośpieszyłem. No. Jakaś pieprzona deska mi zagradza.
Zakład przemysłowy Rammelmeier. Okej. Hej! To jej szukasz? Ładnie pachnie. Zajebiście. Się nie mogło dobrze skończyć. Latarka mi nie działa. Oddawaj ją zboczeńcu. Ale schiza. Opowiedziała mi tyle ciekawych rzeczy. O kurwa, nie pierdol. Tu akcje odchodzą. Ja pierdol. Quick save. Nie chcę przechodzić przez to drugi raz. Dobra, czyli okno. Agent awangardy Fear zlikwidował siły repliki próbujące opanować miejsce katastrofy helikoptera. Obecnie podąża do opuszczonego zakładu przemysłowego Rammelmeier. Alice Wade została prawdopodobnie schwytana przez Paxtona Fetela. Jej stan jest nieznany, nie reaguje na próby nawiązania łączności. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Alice Wade i Alice i Harlanowi Wade'om. Ciężko będzie. Mam na satelicie poważne ruchy wroga, są na całym obszarze. Uważaj na siebie. Już to gdzieś słyszałem. Uważaj na siebie. Zaraz się tu zlecą, skurwiele pewnie. Dajcie go. Jesteście pewni? Moglibyście siedzieć w domu i pić browar. Lipa. A tak, lipa. Pera weda. Wiesz, tą teczkę nie marudź. Spoko. Dobra, wejdę chyba, nie? No nie gadaj.
O. Wszystko. O, w końcu apteczek mam. Był taki okres czasu, że nie mieliśmy sprzętu w ogóle. Teraz jeszcze amunicji brakuje w zasadzie, no. Ja pierdolę. Fuck. Jaka szkoda. Szkoda, dobra. Minę im chyba rzucę. On jest. No. O, jest, jeden jeszcze. Wolny się zrobiłem. Ale dobra, przynajmniej wezmę sobie. Nie, tego nie biorę. Chyba, że będę zmuszony. Ale cały czas to, jeżeli chodzi o karabin, no, to na tych ostatkach leciałem, nie? Jakiś jeden magazynek czy coś. Ale kurde, przynajmniej zdrowie się od. Odnowiło i... I armor, nie? Wyrzutnia rakiet. Chyba wezmę. O ile mogę w ogóle. O no kurde, 15 jeszcze naboi. Dobra. Przez płot teraz. Co wyskoczą teraz? Fuck, jeszcze na plecach. Okej. No. Bierz, kurwa. Gdyby kózka nie skakała. Mam nadzieję, że mieli dużo amunicji.
Przed nami okręg Rommelheimera. Wygląda na to, że na tym obszarze znajduje się największe skupisko sił wroga. Dzięki za info. O, nie muszę. Jebej, na pewno jakieś skurwy będą do mnie strzelać stamtąd. Mogę wejść przez okno. I chyba nawet jest to wskazane. A, nie musiałem zeskakiwać na dole. Ale tam chciał, kurde, z Bruce'a Lee zapierdolić to okno. A Jezus, teraz on właził. Pokracznie. Nie pierdol, że nie wskoczę, no co jest? O Boże, jaki on jest słaby. Ślizga się jak na lodzie. Nie no, musi wskoczyć. Kurwa, dobra. Aż na fotelu podskoczyłem trochę. Tak to jest, jak człowiek bardzo chce. Dobra, to pewnie będzie jadka. Ej. O nie. Myślałem, że wyjdziemy na otwartą przestrzeń i będzie rozpierdol. O fuck. Przemyślany ruch. Może coś tam znajdę, więc się rozejrzę lepiej. Jakieś... O, właśnie. Chociaż granaty, no spoko, granaty też są spoko. Mam cztery. Myślałem, że jakieś przedłużenie zdrowia czy coś... też by było dobre. Sytuacja w Auburn robi się coraz bardziej napięta. Krótko po tym, jak śmigłowiec wojskowy rozbił się na dachu opuszczonego hotelu, w jego okolicach miała miejsce zacięta strzelanina. Policja rozszerzył swój kordon, zamykając Auburn w środku i prowadzi ewakuację mieszkańców z tej głównie przemysłowej okolicy. Nigdy bym na to nie wpadł, że to będzie dobra droga w życiu codziennym. Dowódca wszedł do krypty, do wszystkich zabezpieczyć obwód wokół głównego wejścia. Zrozumiałem. Dowódca? Będzie teraz rzeź. No kurde, tak szybko. Granacik. Spoko. Kurde, miałem nadzieję, że Heda dostanie. Yes, sir. Poczekamy, aż opadnie chmura.
Idę tędy, bo tu na pewno jakaś skrytka jest. Nie ma. Yo. Nie róbcie mi tego. Ach, dobra. No. Coraz więcej amunicji mam do tego cacka. Chciałem zauważyć. O kurwa, on mnie przestraszył. O fuck, jak mnie dojebał. Ale szybko. Ja pierdolę. Nie. Ale szybko mnie zabił tamten, jestem w szoku wciąż. Ale pierdolę od razu trzy rakiety. Nie pierdoli się w ogóle to cacko, nie. Tamten może miał jakiś lepszy karabin, albo w sumie ja nie mam zbroi żadnej. O, tam jest przedłużenie chyba zdrowia, zajebiście. Gdzie ten skurwiel? Oj, trochę mi jebło. Shit, nie, nie, nie to. Ach, jest drabina, dobra. Weź, zawij. Robi się fajnie, czy nie? Kurde, tam na dole było... O! Gdzieś tutaj jest... wydłużenie zdrowia. Trzeba wziąć koniecznie, albo odruchów. Trzeba uważać na dziurę. Jest. Zajebiście. Tu się chyba nie skacze. Zobaczymy zaraz. A raczej w następnym odcinku. Także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.